Dzień dobry, witam Państwa na konferencji Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. Chciałbym dzisiaj kontynuować temat, który zacząłem około 3 tygodni temu, czyli wydatki miejskie, szczególnie wydatki na promocję z dziedziny poligrafii. Wydatki miejskie realizowane są z pieniędzy publicznych, samorządowych, po prostu z pieniędzy mieszkańców. To są pieniądze, które wyciekają szerokim strumieniem nie tylko z miasta, ale także ze spółek miejskich. Są to pieniądze, które no, uważam, że bardzo często są wydawane w sposób niejasny, nietransparentny, a przede wszystkim jest to, jak Państwu pokażę, dosyć dziwny, bym powiedział, proceder. Osobą odpowiedzialną za temat, który poruszyłem 3 tygodnie temu, jest pani dyrektor Monika Budzeniusz, która właśnie te dokumenty, które poddałem analizie, przygotowywała od strony postępowania przetargowego, zamówienia, poprzez realizację, podpisy, podpisanie umów. Pani Monika Budzeniusz nie jest osobą zawieszoną w próżni, że tak powiem. Jest to osoba, która dokładnie tak jak powiedziała na Komisji Budżetu miesiąc temu, wszelkie decyzje konsultuje z prezydentem Andrzejem Pałuckim. I na pewno jej zwierzchnik wie dokładnie, na co pieniądze wydaje, jakie kwoty, na jakie działania i w jaki sposób te oferty przygotowuje. Po sprawie naklejek, które, jak Państwo pamiętacie, przedstawiłem mniej więcej miesiąc temu, postanowiłem się przyjrzeć dalszym dokumentom, które wychodzą z Wydziału Komunikacji Społecznej i Promocji, podpisywane przez panią Monikę Budzeniusz. Może wyjaśnię na początku metodologię podjętej analizy tych tematów. A dokładniej mówiąc, po pozyskaniu faktury od pani skarbnik wystosowałem zapytanie ofertowe do firmy, która realizowała dane zlecenie dla miasta. Ta firma dostawała zapytanie ofertowe dotyczące takiej samej usługi, jaka była realizowana dla miasta. Czyli na przykład, jeżeli firma A sprzedała miastu katalogi, to ja tą firmę A zapytałem o takie same katalogi, w takim samym nakładzie, w takiej samym wydaniu, w takiej samych wymaganiach technicznych typu papier, nakład i tak dalej. Więc jest to, zresztą mam na to potwierdzenie w dokumentach, jest to dokładnie zapytanie do tej konkretnej firmy, która tą usługę realizowała na rzecz miasta. Chciałbym wrócić jeszcze na chwilę, żeby no, celem wstępu do sprawy naklejek. Pamiętajmy, że cały czas mówimy o pieniądzach publicznych, miejskich, które wypłynęły z Urzędu Miasta. Aha, jeszcze jedna rzecz. Moja analiza dzisiejsza dotyczy działań tylko z 3 miesięcy i tylko z zakresu poligrafii. Są dokumenty, które zostały wygenerowane, zamówienia, które poszły w ciągu 3 miesięcy i tylko z dziedziny poligrafii. Mam także inne dokumenty, one myślę, że Państwu będę mógł zaprezentować za tydzień lub dwa. Na razie się skupiam tylko na 3 miesiącach. Dlaczego to podkreślam? Dlatego, że skala tego, co przedstawię, no jest dosyć zatrważająca jak na działania z okresu tylko 3 miesięcy tego roku. Sprawa naklejek. Na sali obrad zostały wyklejone szyby, to miało miejsce pod koniec maja. Kwota, którą zapłacono za tą operację, jak Państwo pamiętacie, była 11 834 zł brutto, gdzie oferta, przepraszam, pan radny Andrzej Kraćmierczak, który jest z nami, więc może z drugiej strony. To zapraszam tutaj. Chciałbym powitać kolegę. Trochę. No niestety korki od strony Anwilu są takie, że trudno zaplanować sensowny dojazd, ale kolega już dotarł. A więc sprawa naklejek to jest 11 834. Wtedy też pierwszy raz zastosowaliśmy metodologię zapytania firmy, która wykonywała usługę, o cenę tej usługi według cennika standardowego. Jak Państwo pamiętacie, ta cena, no tu jest zapytanie ofertowe, ta cena wynosiła 2600 zł na tak zwanym wolnym rynku, a cena, którą zapłaciło miasto, to jest 11 834. Tu muszę dodać, że po dodatkowej analizie dodatkowych dokumentów cena za oklejenie szyb w Urzędzie Miasta to nie jest 11 834, tylko 16 900. Więc ta kwota już w tej chwili oklejenia wzrosła, dlatego że no, doszły dodatkowe dokumenty, które łączą się konkretnie z tą usługą. I na dzień dzisiejszy to jest 16 930 z tego co pamiętam całości tej operacji, gdzie tak jak Państwo widzą 2600
jest to cena standardowa zaproponowana przez tą samą firmę. Dlaczego ten wstęp z naklejkami? Dlatego, że można powiedzieć, że ktoś się pomylił, że się pomyliło 8 tysięcy, 10 tysięcy, pomylił się. Powinien być za to ukarany jako urzędnik, ale powiedzmy jest to pomyłka. Ale jeżeli w ciągu krótkiego czasu występują podobne operacje, na podobnym schemacie realizowane, to nie można już, wydaje mi się, powiedzieć, że jest to kwestia pomyłki. Tu myślę, że można podejrzewać całkowicie coś innego. Ale przejdźmy dalej. Czy to jest niegospodarność właśnie? Czy to jest niegospodarność, czy jeżeli te działania nie mają charakteru incydentalnego, a są rozłożone w czasie, z powtarzalnym schematem, są one tego typu, następują bardzo podobnego typu przeszacowania, czy możemy tylko mówić o niegospodarności? Na to pytanie myślę, że no, będą musiały odpowiedzieć odpowiednie instytucje, gdyż kwota jest skandaliczna. Jedno zdanie, no tutaj aż się ciśnie na usta i będziemy prosić prezydenta o wyjaśnienie tej sprawy, bo to głównie od niego oczekujemy tych wyjaśnień. I między innymi dlatego apelujemy tutaj i jest ta konferencja, bo to nie są prywatne pieniądze, są pieniądze publiczne i dlatego mamy prawo w ten sposób pytać i jeszcze raz podkreślam, prosimy prezydenta o wyjaśnienia. Znaczy właśnie teraz dokończę może tą analizę taką no, finansową tych operacji. A więc temat naklejek, wiadomo, przepłacona kwota no, prawie że sześciokrotna po uwzględnieniu całości. Ale to nie jest jedyny przypadek. Kolejnym przypadkiem jest faktura z dnia 19 czerwca, czyli w tym okresie 3 miesięcy. Pani dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej zamawia zaproszenia. Zaproszenia, które to są takie formatu, momencik może Państwu pokażę te zaproszenia. Przepraszam na chwileczkę. To jest chyba te, co zawsze dostajemy z wizerunkiem mostu oświetlonego naszego. Przepraszam, bo się nie przygotowałem do tego, zapomniałem. To jest mniej więcej takie zaproszenie. To jest takie zaproszenie tego typu. Papier kreda od między 170 a 300 gram. Foliowane albo matem, albo połyskiem, zależnie od tego, którą wersję się wybiera. Takie zamówienia były zresztą realizowane wcześniej we włocławskiej firmie za kwotę normalną, bym tak powiedział. W każdym razie pani dyrektor zamawia takie zaproszenia, płaci za to kwotę 9341,85 zł. Jest to 3,5 tysiąca zaproszeń, 3 wzory po 500 sztuk i jeden wzór w ilości 2000 sztuk, czyli razem 3,5 tysiąca takich zaproszeń. Format DL, czyli coś takiego składany, akurat to jest po krótszym boku, te, które były zamówione, było po dłuższym, czyli wzdłuż tej krawędzi górnej. Druk 4+0, czyli pełny kolor. Tamte było połysku, to jest mat, ale akurat to nie wpływa na cenę za bardzo. No i nakład 3,5 tysiąca sztuk jest zamówienie podpisane przez panią Monikę Budzeniusz. Odczekaliśmy ponad miesiąc, zapytaliśmy firmę, która to wykonywała, czyli dokładnie tą samą firmę, która sprzedała to urzędowi miasta. I odpowiedź firmy no byłabym powiedział bardzo szokująca. A dokładniej, zapytanie tak jak widać, DL-ka składana po dłuższym boku, kreda połysk 300 gram, folia połysk jednostronnie, druk 4+0, 3 wzory po 500 sztuk, jeden wzór 2000 sztuk, dokładnie takie same zamówienie, jak jest w umowie z Urzędem Miasta. To, co otrzymałem zwrotnie z firmy, która realizowała to zamówienie dla miasta, jest po prostu szokujące. Dlatego, że inaczej tego nie można nazwać. Ofertę, którą mi przesłano, wyceniono tą usługę na 1330 zł netto. To jest kwota, którą zaproponowała firma, która tą samą usługę sprzedała dla miasta. I ta kwota wyceny to jest 1330 zł netto. Nie żądałem żadnych upustów, żadnych rabatów, to jest normalna cena standardowa. Dodam, że mniej więcej 2 lata temu Wydział Promocji Miasta zakupił 5 tysięcy sztuk zaproszeń, to właśnie dokładnie chodzi o te zaproszenia, za kwotę 2400 zł. 2 lata temu 2400 zł za 5 tysięcy sztuk. W tym roku, tak jak Państwo widzą, za kwotę 9341 od firmy, która tą samą usługę wycenia na 1330 zł netto.
Różnica jaka? Cena dla urzędu 9341,85. Cena według oferty dla wszystkich, bez negocjowanych upustów, rabatów, całkowicie standardowa, 1635,90 zł. Różnica w cenie za sztukę, no bo to już formalność. Cena dla Urzędu Miasta 2,67 zł, cena dla wszystkich 47 zł. Więc myślę, że jak dostałem tą ofertę z tej firmy, to nie powiem inaczej, jak mi, że mi szczęka po prostu opadła, że to jest niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe w normalnym kraju, przy normalnych procedurach zapytań ofertowych. A to zapytanie było tylko do jednej firmy? Konkretnie do tej firmy, która realizowała zamówienie, ale też pani redaktor, muszę powiedzieć, że zrobiłem rozeznanie w dwóch innych firmach, we Włocławku na przykład. I ta kwota za to zaproszenie we Włocławku oscylowała między 39 a 48 groszy. Chociaż żeby nikt nie miał podejrzeń, że próbuje znaleźć najtańszą ofertę na rynku, to konkretnie zapytałem tego samego wykonawcę, który wykonywał to zlecenie dla Urzędu Miasta. Znaczy to są zapytania ofertowe. Może ja dokończę potem, bo tu jest jeszcze kontynuacja tego tematu. Mówiłem o incydentalności pewnych działań. Jeśli było to jedno działanie, drugie, pomyliła się raz, pomyliła się drugi raz, naraziła stratę na, miasto na stratę 16 tysięcy. Ale jeżeli pomyliła się trzeci, czwarty, piąty i szósty raz, to wtedy cały czas się myliła i za każdym razem z taką stratą dla miasta, no wydaje mi się, że nie. Więc przechodzimy do następnego dokumentu. Następny dokument, kwota 9975,30 zł. Zauważmy, że zawsze kwoty oscylują między 10 a 12 tysięcy złotych. Dlaczego? Dlatego, że gdyby była większa, to procedury wyłaniania ofert musiały być inne. Jeżeli była powyżej 14 tysięcy euro, musiałby być przetarg. Zawsze kwota w tych sytuacjach jest to kwota do 12 tysięcy złotych brutto i ten schemat jest powtarzalny. No, może nie będę mówił na razie szczegółów, bo to pewnie za tydzień Państwu zaprezentuję, ale tych faktur takich do 12 tysięcy jest dosyć dużo. Kwota 9975,30 zł brutto. Za tą kwotę pani dyrektor Monika Budzeniusz zamawia roll-upy. Czyli to są takie ścianki ekspozycyjne, wysuwane na stelażu. Ja tą ściankę dokładnie obejrzałem, jest to najtańszy taki model, no nie jest to jakaś elektryczna, bo też są wersje, które same się rozsuwają. To jest najtańszy model. Cena takiej ścianki o wymiarach 2,40 x 2 we włocławskich firmach to jest maksymalnie 1500 zł. Do tego zamawia też takie trzy mniejsze ścianki ekspozycyjne, czyli trzy mniejsze roll-upy, o tego typu mniej więcej jak z tyłu mamy za mną, o wymiarach 1 x 2 m. Cena we Włocławku takiego roll-upa to jest około 350 zł. Procedura taka sama. Po półtora miesiąca zapytałem firmę, która wykonywała tą usługę dla miasta, o cenę tej usługi na wolnym rynku, że tak powiem. Dokładnie tej samej firmy, która sprzedała tego roll-upa dla miasta. Tak jak pamiętamy, ta kwota za te roll-upy, czyli jeden ten duży i trzy takie mniejsze, to 9975 zł. Zapytanie, umowa dotyczy właśnie jednego roll-upa Grand Eco, czyli tego dużego 2,40 x 2 i także trzech roll-upów Speed Up, to nazewnictwo jest bardzo ważne, bo ono jest powtarzalne przy zapytaniu ofertowym, o wymiarach 1 x 2 m. Dokładnie, to jest moje zapytanie, proszę o pilną wycenę, podanie terminu realizacji. Oczywiście jeszcze zaznaczam, że to jak najszybciej chciałbym odebrać, że to jest ekspres, żeby ta cena była no, taka normalna i żeby nikt nie powiedział, że czekałem 3 miesiące i dlatego była niska. Więc jest tu napisane dokładnie, że proszę o realizację w ciągu dokładnie 9 dni. No standard myślę w poligrafii, ale żeby nikt nie powiedział, że ja tu wymagałem, nie wiem, niższa cena, bo 3 miesiące czekałem. No i dostaję odpowiedź, która już po, że tak powiem, numerze z zaproszeniami nie zdziwiła mnie, bo już znam schemat postępowania przy takich zamówieniach. Odpowiedź jest taka. System Speed Up 100 Lux, czyli 100 na 200, w tej firmie, która sprzedała Urzędowi Miasta, kosztuje 365 zł netto za sztukę. System rolowany Grand 240 na 200, czyli ten większy roll-up, kosztuje 2310 netto za sztukę. Przy czym powiem, że te ceny są wyższe niż ceny, za które można kupić we Włocławku roll-upa. Jeszcze, żeby już nie być posądzonym o to, że dokonuję jakiejś manipulacji, zapytałem dokładnie tą firmę, która sprzedała, bo gdybym chciał szukać najtańszej oferty, to kupiłbym ten
tańszy system za jakieś 250 netto, ten droższy system za jakieś 1000 zł netto. Ale jest to dokładnie ta sama firma, która sprzedała Urzędowi Miasta. No suma, w standardzie dostałem 5% upust, więc no, tu nie miałem rady żadnej, no, dano mi 5% upust, no, nie mogłem odmówić, no, dali mi 5% upustu. Porównajmy. Cena Speed Up 100 na 200, czyli tego metr na dwa roll-upa, cena, którą zapłaciło miasto brutto, to jest 1463,70 zł. Cena, która obowiązuje w tej samej firmie dla każdego człowieka, który wejdzie z ulicy i będzie chciał to kupić, to jest 445,30 zł. Cena większego roll-upa, czyli tego 240 na 200, to jest 5584,20. To cena, którą zapłaciło miasto. Cena standardowa w tej firmie to jest 2841. Podobnie jak w przypadku oklejania szyb na sali numer 4 Urzędu Miasta, chciałem powiedzieć, że to nie jest kompletna cena. Do tego dochodzi coś jeszcze, co powoduje, że ta cena wzrasta jeszcze o parę tysięcy, ale myślę też, że za parę dni będę mógł Państwu to zaprezentować. Ale w każdym razie różnica 9341,85. Według tego, co zapłaciło miasto, 3978, według tego, na ile wycenia ta sama firma tą samą usługę no, z takimi samymi warunkami, z takimi samymi wymiarami, z takim samym kolorem opakowania, bez pozłacanych elementów, złotej nitki. No. Przepraszam, no, ale niestety w przypadku takich rzeczy no, już nie potrafię wytłumaczyć różnicy ponad dwukrotnej w cenie. No, jest to absurd. Podsumujmy tylko te operacje z 3 miesięcy pani dyrektor Moniki Budzeniu. 3 faktury, które pani Monika zamówiła, które podpisała, gdzie podpisała umowy, gdzie wybrała zapytania ofertowe, gdzie się spyta jakiej firmy, w którym miejscu. A więc tak, naklejki. Cena zapłacona przez miasto 11 834, cena standardowa 2600. Zaproszenia, cena zapłacona przez miasto 9041, cena standardowa 1635. Roll-upy, cena zapłacona przez miasto 9975, cena standardowa 3978. Suma wydatków z tych tylko 3 faktur z 3 miesięcy dotyczących tylko poligrafii. 31 151,70 groszy. Suma ofert, które te firmy wyceniły te same usługi na rynku komercyjnym, 8214,64. Różnica 22 937 zł na tym. No, chciałbym się spytać, gdzie jest te 23 tysiące? No bo jeżeli Państwo zarzucą mojej metodologii, czyli zapytanie tej samej firmy o tą samą usługę, jakiś błąd metodologiczny, ale nie wydaje mi się, i znajdą Państwo tam uzasadnienie tego, że na 3 fakturach można przepłacić prawie 23 tysiące, to ja prosiłbym o taki zarzut, w sensie jak to można zrobić. Chciałbym powiedzieć, że to jest tylko część materiałów, dlatego że tak powiem licznik cały czas działa, kolejne dokumenty są w trakcie weryfikacji i ta kwota na dzień dzisiejszy no jest co najmniej 2 razy wyższa w tej chwili, ale powiedzmy, że szczegóły bym zaprezentował no, za jakiś tydzień czy dwa, bo na dzień dzisiejszy jest kwota już ponad 2 razy wyższa od tej, która tu się podaje. Na dzisiaj chciałbym podać tylko te kwoty, które mam w 100% zweryfikowane, w 100% potwierdzone kontrofertami i w 100% potwierdzone fakturami, które Urząd Miasta opłacił. Chciałbym jeszcze zauważyć, że to są pieniądze publiczne. To te 22 937, już może inaczej, już abstrahuję od tego, czy miasto w danym momencie, w tej chwili przy zadłużeniu rzędu 350 milionów musiało wyklejać szyby w Urzędzie Miasta, czy musiało zamawiać 3,5 tysiąca zaproszeń, czy musiało zamawiać jakiekolwiek roll-upy, materiały reklamowe, które nie są potrzebne, nie są niezbędne do życia miasta. To już jest oddzielny temat. Po drugie, są to pieniądze miejskie, to są pieniądze mieszkańców. To są pieniądze, które wyciekły z kasy miasta, w którym zamyka się biblioteki dla oszczędności rzędu 45 tysięcy, w którym zwalnia się 100 nauczycieli, w którym nie ma pieniędzy na, nie wiem, kosze na śmieci na przystankach na przykład, w którym na każdą naszą interpelację, nawet dotyczącą, nie wiem, 200 zł wydatku na wymianę jakiejś szyby, mówi się, nie ma pieniędzy.
To są pieniądze, które na przykład porównywalnie kluby sportowe dostają średnią dotację roczną w kwocie rzędu 5-6 tysięcy. I to są dotacje na przykład 150 młodych sportowców, którzy mają grać i brakuje 5 tysięcy, żeby dać im na rok temu klubowi sportowemu. Tu w tej kwocie 23 tysięcy samego przepłacenia moglibyśmy 4 kluby obsłużyć, które by dostały po 5 tysięcy. To jest, już nie potrafię tego inaczej, bardziej racjonalnie wytłumaczyć. No, jest to po prostu niemożliwe, jak wycieka, w jaki sposób 23 tysiące z kasy miejskiej. No, pytanie powtarzam, panie Połucki, zwierzchniku, pani Budzeniusz i panie Budzeniusz, gdzie jest 23 tysiące złotych? Jak to się stało, że miasto przepłaciło 23 tysiące złotych? I kolejne pytanie, jeżeli mamy powtarzalność tego procederu, bo inaczej tego nie mogę nazwać, czy to jest niegospodarność, czy to jest coś innego? Bo jeżeli ja wystosowuję ofertę i dostaję odpowiedź o wiele, wiele niższą cenę niż miasto, no to czas by się zastanowić nad tym, co się dzieje w Urzędzie Miasta przy większych kontraktach. Bo tu mówimy o kwotach 10-12 tysięcy, ale pomyślmy o zamówieniach, które są realizowane na kwoty paruset tysięczne czy parudziesięciotysięczne. Pomyślmy też o spółkach miejskich, które nie ujawniają w ogóle swoich wydatków reklamowych na przykład. A chciałem zauważyć, że w tej chwili jestem w drugim sporze sądowym, po pierwszym sporze wygranym, z MPC-em na przykład, który blokuje całkowicie dostęp do swoich wydatków reklamowych. No jeszcze raz podsumowanie, bo myślę, że ta cyfra jest wymowna. 22 937 to jest kwota tylko i wyłącznie przepłaconych faktur. No i na koniec ciąg dalszy nastąpi. I myślę, że to, co pokazałem, to jest mniej niż połowa tego, co jeszcze Państwu pokażę, ale w związku z tym, że żeby nikt nie zarzucił, że teoretyzujemy, czy posługujemy się prawdziwymi danymi. Dlatego w chwili, kiedy będę miał przygotowane na 100% te dokumenty, w tej chwili no właściwie je mam, ale jeszcze je zweryfikuję, to wtedy Państwu przedstawię następne rzeczy. Że tak powiem, licznik pani dyrektor Moniki Budzeniusz cały czas kręci się w górę i nie chce się zatrzymać. Jeszcze chciałbym podsumować, że to są tylko 3 miesiące wydatków i dotyczących tylko i wyłącznie poligrafii, znaczy ulotek, materiałów poligraficznych. To są te same firmy, które też na przykład drukują materiały wyborcze, ulotki, plakaty wyborcze na przykład, gazetki wyborcze drukują. Te same firmy, które realizują też zamówienia poligraficzne z innych tematyk. No i przede wszystkim to są pieniądze miejskie. Właśnie myślę, że pokazałem Wam, jak te pieniądze po pierwsze się wydaje i jakie następują przeszacowania. Dla mnie jest to szokujące i no nie mam na to słów. No czekamy, jeżeli macie jakieś, czekamy na wyjaśnienia prezydenta. Jeżeli macie jakieś zastrzeżenia do tego, to proszę o pytania. Ja myślę, że ten materiał przedstawiłem bardzo dokładnie. Mailem dzisiaj postaram się Państwu przesłać jeszcze materiały źródłowe. Do każdej informacji, którą przedstawiłem, mam potwierdzenie w mailu, mam potwierdzenie w tekście, w ofercie, mam potwierdzenie w fakturze z Urzędu Miasta, mam potwierdzenie w materiale wideo, gdzie pani Monika Budzeniusz potwierdza, że jest odpowiedzialną osobą za przygotowanie procedur przetargowych, zapytaniowych, ofertowych, wyboru oferty, podpisania umowy. Jeżeli takie dokumenty ktoś będzie chciał, to dowolny mieszkaniec Włocławka to je udostępnię. Jeżeli Państwo będą jakieś pytania, to też proszę o zadanie tych pytań. Kolega chciał jeszcze coś dodać. No jeszcze raz tylko powtarzam, no, czekamy na wyjaśnienie prezydenta, bo to jest najważniejsze dla nas i pani Moniki Budzeniusz również, ponieważ te fakty dosyć rzeczywiście są niepokojące i tak jak kolega to przyznał, to są pieniądze publiczne i mamy prawo takie pytania zadawać. Znaczy w tej sytuacji myślę, że już wyjaśnienie pana prezydenta no, byłoby konieczne, a szczególnie interwencja szybka, bo być może pani dyrektor cały czas dokonuje takich operacji następnych na podobne kwoty i na podobnym macie, ale to wyjaśnienie będzie raczej już tylko wyjaśnieniem chyba złożonym w postaci zeznania, bo innej możliwości nie ma w tej chwili. No myślę, że każdy obywatel w takim przypadku powinien zawiadomić organa ścigania i to wszystko. Czy jakieś pytanie może? Panie radny, czy chodzi tutaj o jedną firmę poligraficzną, czy też o 3 różne? To jest dobre pytanie. Dotyczy to różnych firm, aczkolwiek występują tam jeszcze inne powiązania.
których nie chciałbym w tej chwili... Jakiego rodzaju powiązania między tymi firmami? Przynajmniej w jednym przypadku następuje wymiana ofert. Czyli firma, która wygrywa jedno zamówienie, w kontrofercie ma firmę, która wygrała drugie zamówienie. Więc, ale to szczegółów nie chciałbym ujawniać, myślę, że... Proszę powiedzieć, bo to nam będzie niezbędne do tego, żeby sprawę kompleksowo naświetlić. My nie wiemy, a pan wie, o jakie firmy chodzi? To znaczy, no, panie redaktorze, no, jak pan widział, zawsze staram się chronić dane firm, które uczestniczą w tym procederze. Nie chciałbym ujawniać danych tych firm. Nie, ale w tej sytuacji nie możemy. Tak, to są zapytania konkretnie do... Nie, zapytania konkretnie do tych firm wystosowane przeze mnie. Na pewno w dokumentacji Urzędu Miasta takie zapytania też widnieją. Jeżeli chodzi o jedną firmę, jeżeli chodzi o naklejki, jest to firma wrocławska. Ja nie posługuję się nazwą tej firmy, gdyż nie posługuję się. W przypadku dwóch pozostałych firm jest to firma warszawska i firma krakowska. Ale nazw tych firm nie chciałbym podawać, dlatego że nie jest to w zasadzie ważne. Reszta dokumentacji wskazuje na samą... na sposób prowadzenia tych zamówień, tego procederu zamówień, bo inaczej tego nie mogę nazwać. Ale to może znaczy nie chciałbym tak, może tak, nie chciałbym teraz podawać nazw, znaczy nie chciałbym teraz podawać nazw tych firm, ale nie ma problemu, mogę panu redaktorowi te dane podać, adresy, numery kontaktowe, maile, to nie ma problemu, ale nie chciałbym ujawniać tego publicznie, medialnie, tak. Nie jest to moim celem po prostu, ale nie ma problemu, jeżeli państwo chcą, to te dane firm panu podam. Chcemy wszyscy, więc może zróbmy to po prostu kulkę. Nie chciałbym podawać ich publicznie. Nie chciałbym podawać publicznie, za chwilę mogę panu podać dane tych firm. Ale publicznie nie chciałbym podawać, dlatego że nie widzę powodu do podawania nazw tych firm. Czy ta sytuacja skłania panów do tego, by już teraz w prokuraturze złożyć się zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa tak zwanego urzędniczego, niedopełnienia obowiązków przekroczenia prawa. Znaczy, no, może... Najpierw oczekiwalibyśmy szybkiej reakcji prezydenta. Znaczy, no, ja myślę, że tu reakcji prezydenta, no, nie zgodzę się z kolegą. Reakcja prezydenta nam już nie jest potrzebna, chyba że chodzi o interwencję, nie wiem, po takich informacjach zawieszenia urzędnika, pani dyrektor na jej stanowisku. Podjęliśmy już działania, podejmiemy kolejne i myślę, że no kwestia czasu, tak? Panie radny, precyzyjnie, składacie, nie składacie, złożyliście? Składamy. Składacie. Składam, nie mamy innego wyjścia. Czy mamy jakieś inne wyjście? No nie mamy. Tu nie zgodzę się z kolegą, że mamy pójść do prezydenta na herbatkę i spytać się, słuchaj Andrzeju, powiedz nam, dlaczego Monika kupiła takie drogie te zaproszenia? No przecież pan prezydent wiedział dokładnie, na co Monika wydaje pieniądze, więc ja nie będę się go o to pytał. W innej formie, ale... No, znaczy ja wiem, że ta forma jest może dosyć ironiczna, ale no, nie widzę w tej chwili celu spotkania z prezydentem, jeżeli dokumenty są już dosyć jasne, wyraźne i tu nie ma się o co pytać prezydenta. Prezydent mógł na to patrzeć wtedy, kiedy były te towary zamawiane, kiedy były wystawione faktury i przede wszystkim, kiedy z kasy miejskiej wypływały na to pieniądze. A w tej chwili jest to już po rozmowie. Czy może jeszcze jakieś pytania? Tak, znaczy to jest 3 miesięcy. Jeżeli miałbym jeszcze dołożyć do tego, to jeszcze. W ciągu ostatnich 3 miesięcy było więcej. Znaczy, jeżeli bym dołożył z ostatnich 3 miesięcy, to ona by wzrosła o jakieś 20 tysięcy przypuszczalnie. Jeżeli bym dołożył ostatnie rok, półtora i to tak tylko wstępnej analizy takiej, to myślę, że mogłaby ona osiągnąć już kwotę gdzieś, nie wiem, 50-70 tysięcy. No w każdym razie ona cały czas rośnie w miarę dostarczania kolejnych dokumentów. Czy się zastanawiamy, jakich środków nacisku użył pan w stosunku do tych firm, uzyskując tak niskie ceny? Jedyne racjonalne wyjaśnienie jest takie, że te firmy rozpoznały, kim jest tajemniczy zamawiający i dążąc do pewnej takiej zażyłości z partią rządzącą, dały panu tak niskie, wręcz dumpingowe ceny.
To znaczy tak, zapytanie odnośnie naklejek, czy zostało wysłane przez firmę poligraficzną inną, więc myślę, że pana dywagacje są całkowicie nie na miejscu. Jeżeli chodzi o inne zapytanie, no tu chyba nawet no, nie widać. Ja się podpisałem pod tym imieniem, nazwiskiem, podałem swój numer telefonu, podałem terminy. Nie ma tu żadnego kruszka. Poza tym jest to oficjalna, normalna oferta tych firm. No, ja przepraszam, że może częściowo humorystycznie podchodzę do tego tragicznego procederu, tak? No ale w pewnym momencie, jak się widzi takie rzeczy, to no, można tylko ironizować, no bo to się po prostu w głowie nie mieści. Żeby zapłacić 9400 za coś, to kosztuje 1600. No, no, niemożliwe. No 3,50 za sztukę. No pani ma styczność z poligrafią. No to ile to, na ile pani to wycenia na pierwszy rzut oka? 50 groszy. Przy nakładzie 3. No i taka cena jest rynkowa, taka oferta jest. To jest 40 tam parę groszy. Czy to folia, czy jest mat, czy papier jest 300, czy 270 gram. Im więcej tam, tak. Im więcej, tym niższa cena. Znaczy ja tu też, bo ja podałem informacje takie. Do tych. Tak. Znaczy do tych faktur, które tu podałem, trzeba jeszcze doliczyć paręnaście tysięcy. Dlatego, że to też mamy potwierdzone w dokumentach. Do tego trzeba jeszcze doliczyć paręnaście tysięcy, ale to myślę, że za tydzień byśmy na ten temat porozmawiali, gdyż. No musimy jeszcze. Ja myślę, że każda włocławska firma by to przyjęła. Mój kolega, który siedzi w poligrafii, jak mu powiedziałem, że za zaproszenia zostało zapłacone 9900, to dosłownie cytuję, powiedział: to ja wezmę za 5 i pocałuję w rękę. No bo to tak niestety wygląda. Nie, sprawa jest poważna, nie ma się z czego śmiać, to są po prostu 23 tysiące wydane z kieszeni podatników. No po prostu sprawa jest poważna, tak. Czy może jeszcze jakieś pytania? Znaczy, mówiąc najprostszym tokiem rozumowania, zdobywszy te dane, zapytali Państwo panią Monikę Bucen już, o co chodzi? Myślę, że Państwo ostatnio po prezentacji z naklejkami zapytali Monikę Budzeniusz o to, o co chodzi. Ona powiedziała, że dochowała wszelkiej staranności, spytała się trzech firm, w tym wymieniła jedną firmę, która występuje w następnej fakturze za 12 tysięcy. I to właściwie bardzo dziękuję pani Monice Budzeniusz za tą informację. Ona mnie naprowadziła potem na pewien tok rozumowania. I no, muszę powiedzieć, że jej odpowiedź była typu, przepraszam, posądziła nas o pieniactwo, z tego co pamiętam chyba, tak? Coś takiego powiedziała, że to jest chyba pieniactwo. No myślę, że dokumenty, które przedstawiłem, wskazują, że raczej jesteśmy analitykami, a nie pieniaczami, bo wszystko jest pokazane jak na dłoni. Znaczy, jeżeli Państwo będą pytali pani Moniki Budzeniusz, no to proponuję zapytać, o co chodzi w tym. Może będzie miała jakieś wytłumaczenie, że trzy razy się pomyliła i trzy razy wybrała wyższą ofertę i trzy razy tak się jej udało zapytać akurat takich firm, które, bo jeszcze jest jeden element, że każda z tych, przypuszczalnie było to robione w trybie zapytania ofertowego, co oznacza, że do każdej z tych ofert musiały być przedstawione dwie oferty, które były jeszcze wyższe od tych, które zostały zrealizowane. Jestem ciekaw, jak można trafić, pytając trzy firmy, na trzy tego typu oferty, jeżeli chodzi o kwotę, i żeby jeszcze te dwie inne były wyższe. Ja myślę, że większa szansa, znając rynek poligrafii w Polsce, no tu mogę się powołać na opinię osoby, która zna ten rynek poligrafii, to jest chyba mniejsza szansa niż w Totolotka wygrać. Gwarantuję, że jeżeli wysłałbym 50 ofert w całej Polsce do firm poligraficznych, to żadna z nich nie da takiej ceny. To jestem tego po prostu pewien. Czy może jeszcze jakieś pytania? Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że nie zajęłem dużo czasu i zapraszam.